Szanowni Państwo, jest to dla mnie prawdziwa przyjemność i zaszczyt być tutaj wielokrotnie. Już byłem w Krakowie, mówiłem, przedstawiałem prezentację. Dziś powiem dosłownie parę słów o właśnie zasadzie ostrożnościowej. Tom Butler, profesor z Irlandii, który zajmuje się systemem informatycznym, mówił, że dzieci są obiektem ryzyka ze względu na to, że rządy, instytucje różne i media, które się zgadzają oraz ze względu na ignorantów w akademików, proszę Państwa. I Państwo dzisiaj pokazaliście, że nie należycie do tego cytatu z profesora Butlera. Państwo pokazujecie w Krakowie, pokazujecie czymś, że jesteście czymś wyjątkowym, może powinniście się oderwać od Polski jako wspaniałe, bardzo zdrowe miejsce i Państwu chylę głowę przed Państwem. W tej chwili dopiero co senator Richard Blumenthal w Stanach Zjednoczonych prosił władze miasta oraz operatorów w Stanach Zjednoczonych, jakiego rodzaju mają dowody dla bezpieczeństwa, ale okazało się, że nie mieli w ogóle żadnych studiów, niezależnych studiów badawczych na ten temat. Także obywatele muszą stosować własne zasady ostrożnościowe. I proszę Państwa, gdyby Blumenthal zapytał o 4D, 3D, 2D, 1G i ich skutki, które w tej chwili uważamy za normalne i naturalne, a choć oczywiście nie są, to odpowiedź byłaby taka sama, bo w tej jego pytanie by dotyczyło 5G. Także nie mamy żadnych dowodów, że to wszystko jest bezpieczne. To oznacza, proszę Państwa, że musimy bardzo ostrożnie działać w sytuacji, w której wprowadzamy coraz więcej pól elektromagnetycznych. I to jest niesłychanie ważne dla obecnego i przyszłych pokoleń, dzieci, nastolatków, ale dzieci, które również się jeszcze nie narodziły. My być może jesteśmy już bardzo poważnie zagrożeni w obecnej i przyszłych pokoleniach. I pytanie, czy będziemy mieli skutki po ostrożnościowy, bo proszę Państwa, kiedy mówimy o ludzkości, mówi się, że wszyscy, no mam nadzieję, że wszyscy przeżyjemy i będziemy szczęśliwi, nie będzie efektów, ale być może te efekty są dosłownie tuż za rogiem i być może również będzie to katastrofa w przyszłości. I będzie się to, okaże się to właśnie taką mądrością po szkodzie. Być może zdecydowanie już będzie to za późno. Być może już powinniśmy byli zrobić pewne rzeczy lata wstecz przed dzisiejszym spotkaniem. Mam nadzieję, że naukowcy, którzy mówią o tych możliwościach, że już katastrofa jest za rogiem, że nie mają racji. Mówiliśmy tutaj, że WHO klasyfikują pola magnetyczne radiowe w 2001-2002 roku i w 2011 roku jako możliwie rakotwórcze i również rekomendowali, że powinno się wykluczyć telefony komórkowe ze szkół i i teraz, co się stało u nas w Szwecji? Pewnie to samo, co się stało w Polsce. Proszę Państwa, nic.
To bardzo dziwne, że politycy i urzędnicy, którzy mają, trzymają rękę na tym czerwonym guziku, nie reagują na to, co mówią, co mówi Rada Europy. Muszę powiedzieć, ja jestem uczestnikiem tych dyskusji, wydaje mi się w ich trakcie, że to jest jakby bez sensu, ponieważ wszystko to, co robimy, nie ma tak naprawdę wpływu na ludzi przy władzy. Państwo są wyjątkowym wyjątkiem. Rada Miasta Krakowa i urzędnicy reagują, natomiast generalnie to się nie dzieje. Ich to nic nie obchodzi. Muszę wskazać, że wszystkie te prezentacje, mimo że pokazywaliśmy te prezentacje, nie ma żadnych zakazów, żadnych redukcji w Salzburgu, w Brukseli i tak dalej. Proszę Państwa, możecie Państwo używać telefonów komórkowych wszędzie. Stosuje się w zasady IEE, czy IGNIP-u, czy Agencji Kanadyjskiej i tak dalej. Nie ma żadnych przepisów w związku z tym, jeśli chodzi o redukcję narażenia. Jeśli chodzi klasyfikacje rakotwórczości, jest bardzo ciekawe, bo rodzice wstawiają dzieci, narażają dzieci na takie samo narażenie, jak byłoby z DDT czy formaldehydu, powiedzmy, spaliny ze spawania czy od samochodów. I kiedy pytam ludzi, czy chcesz wpuścić dziecko do pokoju pełnego wyziewów ze spawania albo na przykład spalin samochodowych, odpowiadają mi, o co ci chodzi? Jako ojciec, matka w życiu bym czegoś takiego nie zrobił czy nie zrobiła, ale w rzeczywistości to robią. Dzieci są cały czas narażone na zanieczyszczenie polem elektromagnetycznym, które jest rakotwórcze. I kiedy ja mówię to rodzicom, oni się wściekają. Dlaczego nam tego nie mówią? W Krakowie mówicie o tym, ale w innych miejscach na świecie, w innych miastach, w innych wioskach się tego nie mówi. Dlatego ta informacja, która wyjdzie z tego spotkania, jest niesłychanie ważna. Szwedzi kochają dzieci. My, państwo w Polsce też pewnie. W Szwecji dzieci mają takie odblaskowe kamizelki, zakładają się kaski i tak dalej, ale są całkowicie nagie w obliczu promieniowania elektromagnetycznego. I proszę Państwa, Państwo idziecie, jesteście w szpicy, w awangardzie tego, co powinno się robić na świecie, pokazać, co, o czym mówimy, co robić. Pani Stella mówi o tym, bardzo dziękuję. I teraz, kiedy się mówi o komputercze, iPady są bezpieczne, to nieprawda. Te wytyczne, które mówią, mówią, że telefony komórkowe, inne urządzenia mobilne wpływają na nasze działania, naszych mózgów, naszego metabolizmu i tak dalej. W tej chwili wciąż te informacje nie dostają się do literatury i do sfery, powiedzmy, publicznej. Jeśli Państwo dalibyście mi 10 minut, gdybyście pozwolili mi robić takie wykłady 10-minutowe, to mógłbym przez miesiąc mówić i przedstawiać informacje. Proszę Państwa, nie ma zasady, nie stosuje się zasady ostrożnościowej. W wielu państwach, w wielu miastach się jej nie stosuje. Państwo w Krakowie to robicie. Jeśli chodzi o efekty toksyczne na materiał genetyczny, to jest właśnie 24 godziny wystawienia na promieniowanie, 24 waty na kilogram, a w Polsce to jest znacznie więcej, proszę Państwa. Wielu naukowców pokazuje skutki, które są poniżej
znacznie niżej albo skrajnie niżej, niższe niż 2 waty na kilogram, kiedy i jeden z wyników to jest 100 tysięcy razy mniej niż to, co się mówi, jaka jest rekomendacja. Te 7 voltów na metr to nie wystarczy. Tak naprawdę powinno się zejść znacznie niżej. I wrócę do tego. Także musimy żyć z tym, że nauka zademonstrowała, że ostre narażenie na promieniowanie bezprzewodowe jest tak naprawdę szkodliwe. Jest tylko i wyłącznie w badaniach 6, 10 czy 30-milimetrowe badania, minutowe badania na manekinach plastikowych w budowaniu przepisów. W rzeczywistości sytuacje nietermiczne, jak mówi pani Barbara, to jest 100 tysięcy razy poniżej poziomów wymienianych w tych wytycznych. I to jest cały czas, rok po roku. Proszę Państwa, jestem zaskoczony, kiedy że władze pozwalają tylko na stosowanie wytycznych technicznych jako formy wytycznych medycznych. Proszę Państwa, IGNIP wskazywał sam, że jego wytyczne nigdy nie miały być wykorzystywane dla w biologii czy medycynie i było im przykro, że inne władze przyjęły ich wytyczne w niewłaściwy sposób. I jak powiedzieliśmy, dzieci są bardziej narażone na skutki elektromagnetyczne, na wpływy elektromagnetyczne niż dorośli, a również zależą od nas. Jeśli, proszę Państwa, ja bym padł śmiercią tutaj, nic by to nie znaczyło. Świat by się toczył dalej, ale jeśli zaszkodzimy naszym dzieciom dzisiaj, to by oznaczało straszne skutki na przyszłość. Nie mam dziś czasu, żeby powiedzieć Państwu o badaniach, wszystkich badaniach, ale ja to Państwo słyszeliście na ten temat. Wiecie, jaki jest wpływ na nasienie, na płodność, na metabolizm i tak dalej. Proszę Państwa, pamiętajcie o tym, jeśli chodzi o rekomendacje z wytycznych. IGNIP i WHO wytyczyły, dały 9 milionów mikrowatów na metr. To jest oparte na artykule naukowym z 1998 roku. To jest bardzo ciekawe, że w 1997 roku, a więc rok wcześniej, na spotkaniu w związkach zawodowych w Sztokholmie zaproponowałem, że jedyny bezpieczny limit higieniczny to powinno być tło naturalne, a tło naturalne 2800 MHz to jest 0,00 i dużo zer mikrowata na metr kwadratowy. I byłem niesamowicie zaskoczony, że rok później, w 1998 roku, IGNIP zasugerował, że milion czy miliard razy więcej to jest bezpieczne. Jeśli ich wytyczne są bezpieczne, to ja jestem świętym tureckim. Proszę Państwa, gdybyście podnieśli temperaturę na zewnątrz miliard razy więcej, to jest kwintylion, to nawet skała by popłynęła, by się stopiła. Więc coś jest tutaj bardzo dziwnego i jeśli chodzi o bezpieczne limity higieniczne, to że one są wymagane prawnie, ale rekomendacje nie są prawnym wymaganiem. Jeśli się złamie prawo, to można trafić do więzienia. Natomiast rekomendacje tego nie powodują. Teraz, co należy zrobić?
W 1993 roku, i to jest naprawdę dawno temu, ukułem takie wyrażenie, które często jest stosowane, a więc to jest największy pełnoskalowy eksperyment w historii, kiedy robimy 24 godziny na dobę, stosujemy dzieci jako nasze świnki morskie doświadczalne i mamy kolosalne narażenie do końca naszego życia. Kiedy jeżdżę po świecie, bardzo rzadko mam odpowiedzi, dostaję odpowiedzi na to pytanie, ale czasem ludzie mówią o na przykład zasadzie ostrożnościowej. Jak na przykład w uchwale w Benevento z 2006 roku. Również to zostało potwierdzone w uchwale londyńskiej, a więc, że należy stosować tę zasadę. A co to jest za zasada? Słyszeliście Państwo już o niej dzisiaj? To jest zasadnicza, podstawowa zasada zawarta w prawie europejskim. I to został, więc jeśli technologia zostaje wprowadzona bez żadnych testów i tak dalej, i tu technologie zupełnie są, ignorują tą zasadę. Nie ma niezależnego studium wpływu na zdrowie i środowisko, nie tylko nieetyczne, ale również to jest przekroczenie praw człowieka, kodeksu norymberskiego i prawa ONZ-u. Ja, proszę Państwa, założyłem instytut i od kilku lat mam instytut zdrowego rozsądku, czy dla zdrowego rozsądku. Wiele pytań biologicznych, biomedycznych nie wymagają dużo myślenia, zanim się w jakiś sposób zobaczy, jakie jest pole tej odpowiedzi. I żeby podniesienie wykładniczo w ciągu kilku dekad promieniowanie elektromagnetyczne, że w tym czasie będzie mieli skutki, bardzo poważne skutki zdrowotne. I w tej chwili mamy ogromną liczbę artykułów naukowych, powiedzmy abstraktów, czy też wyników konferencji, także książek. Nawet w latach 50. ludzie wiedzieli, że na przykład mikrofale i życie się specjalnie ze sobą nie zgadzają. Ale nie zrozumieli, nie wiedzieli, że parę dziesięcioleci później zmienimy nasze społeczeństwa w systemy komunikacji opartych na mikrofalach. Jak Państwo słyszeliście, zasada ostrożnościowa w rzeczywistości, ona rzeczywiście działa. Nie tylko w Krakowie, ale również we Francji, w Nigerii, na Wyspach Salomona, w Ugandzie i tak dalej, ale jestem mocno uprzedzony, muszę powiedzieć, ponieważ ja się pytam siebie, co z pozostałą częścią Polski, ze Szwecją. Zawsze wierzyłem, że Szwecja to jest, no, w jakiś sposób jest lepsza od Nigerii, Wysp Salomona czy Ugandy, ale nie jesteśmy lepsi. Oni są lepsi od nas. My nie mamy nierównowagi w szkołach. Nie mamy, myśmy nie obniżyli narażenia w szkołach. I to jest bardzo dziwne dla mnie. Ale również i inne elementy stosowania zasady ostrożnościowej należy przecież wspomnieć. Chodzi przede wszystkim o to, co robią te najpotężniejsze organizacje, tak jak Światowa Organizacja Zdrowia, ale także operatorzy telekomunikacyjni czy producenci telefonów komórkowych i wreszcie firmy ubezpieczeniowe i reasekuracyjne. Te firmy
firmy opuściły statek i stało się to już niestety wiele lat temu. W żaden sposób nie przyjmują na siebie prawnej odpowiedzialności za przestrzeganie norm. Byłem w Londynie w 2002 roku na spotkaniu także z firmą Lloyd's UK, czyli to jest jedna z największych firm reasukaracyjnych na świecie. Były tam także firmy szwedzkie, ale i szwajcarskie, i wszystkie te firmy mówiły, że dla nich nie chodzi tutaj o to, czy sprawa jest niebezpieczna, czy nie, ponieważ wszyscy wiemy i wiedzieli, że samopromieniowanie jest bardzo niebezpieczne. Jedyna kwestia, którą podejmują takie firmy, to kto za to zapłaci, kto zapłaci za potencjalne pozwy dotyczące uszczerbku na zdrowiu. Firmy reasukuracyjne powiedziały, my nigdy za to nie zapłacimy, dlatego ani rozwiązania prawne, ani wszystkie polisy ubezpieczeniowe nie obejmują swoim zakresem ubezpieczenia od utraty życia, więc moje doświadczenie jest takie, że Instytut Zdrowego Rozsądku na rzecz zdrowego rozsądku powinien walczyć o to, by nie traktowano nas jak szczury laboratoryjne. Nie trzeba niczego mierzyć, dyskutować, nie ma nawet co wchodzić w te szczegóły dotyczące limitów czy normatyw, ponieważ to się dzieje naprawdę i wielkie firmy mają już świadomość tego, co się dzieje. A zatem jedyną prawidłową odpowiedzią na moje pytanie byłoby byłaby rzecz następująca. Nie powinniśmy dopuszczać do tego, by te limity rosły. W momencie, kiedy pojawia się moratorium zasadzające się na zasadzie ostrożnościowej, to tak naprawdę my wszyscy musimy zadać sobie pytanie, kiedy wreszcie zaczniemy słuchać tych naukowców, tych ludzi, których już teraz niepokoi nasza przyszłość, ale także nasze czasy teraźniejsze. Kiedy wreszcie zaczniemy słuchać nawet i mnie? Zastanówcie się Państwo nad tym. Nastawcie uszu. Tu w Krakowie naprawdę słuchacie i za to Wam bardzo dziękuję.